Kamil Grabara, 19-latek, którego kariera w ostatnich 2 latach mocno przyspieszyła. Ruch zamienił na Liverpool i tak trafił do innego świata. To można odczuć na każdym kroku, gdzie czy jestem za granicą z reprezentacją, czy jestem na wakacjach, zawsze ktoś mnie pozna, zawsze gdzieś ktoś klepnie w ramię i powie, że życzę powodzenia i to jest na pewno motywujące i granie z takim herbem na piersi jak Liverpool to jest na pewno ogromne wyróżnienie, a gdzieś brnięcie w tej hierarchii coraz wyżej to jest w ogóle coś bardzo przyjemnego i życzyłbym każdemu, żeby mógł coś takiego przeżyć. It's Baptiste! Oh, what a save! Kamil Grabara! Grabara na dzień dobry błysnął w drużynie rezerw i zgodnie z obietnicą zaczął trenować z pierwszym zespołem. Do niedawna grałem tymi piłkarzami gdzieś tam w FIFA ewentualnie, albo oglądałem ich gdzieś w programach telewizyjnych, jak leciała sobie Premier League. Dlatego to było duże przeżycie, ogromne przeżycie. Ale jak człowiek chce w życiu gdzieś osiągnąć duże rzeczy, to musi szybko się adaptować do otoczenia. A wychowany w Wawelu Wirek chce więcej. Ja od początku chciałem być najlepszy, dalej chcę być najlepszy, wierzę, że będę najlepszy i do tego cały czas dążę. To, że chcieć znaczy móc, Grabara potwierdził z reprezentacją do lat 21. Biało-czerwoni awansowali na Mistrzostwa Europy, choć wielu w nich nie wierzyło. Jestem takim szalonym optymistą i chodziłem po hotelu rano i mówiłem do chłopaku, że wygramy 3-0. Już mówili, żebym się przestał odzywać, bo nie da się tego słuchać. Ja mówiłem, wygramy 3-0, ja to czuję. No i nie trafiłem, ale wierzyłem, że 3 strzelimy i się nie pomyliłem. Kolejny krok w kadrze, oczywiście sukces z młodzieżówką i pierwsza reprezentacja. Jeśli zacznę grać w seniorskiej piłce, to uważam, że to jest naturalna kolej rzeczy i wypadałoby gdzieś zobaczyć moją osobę na tle powiedzmy tego najlepszego garnituru w Polsce i nic. Ja wiem, że to przyjdzie, ja wiem, że będę grać w kadrze, czy to będzie za X czasu, czy za Y, wiem, że to się wydarzy. O planach klubowych Grabara mówi ostrożniej. Czeka na wypożyczenie najlepiej do Ligi Championship. To ma być kolejny punkt zwrotny. Chciałbym tylko zaznaczyć, że na przykład Alisson w Romie powiedzmy nie grał cały rok, bo grał tam Wojtek Szczęsny dla przykładu. Wojtek Szczęsny nie grał w Arsenalu, poszedł do Ligi Włoskiej i proszę, jest teraz w Juventusie, więc, a też jest wychowankiem Arsenalu, okej. Okay? Zagrał tam sporo spotkań, na pewno jest zapisał się w kartach klubowych, ale tak jak mówię, nie ma przepisu na karierę, która będzie idealna i myślę, że takich przykładów jest bardzo wiele. Najbliższa szansa na wypożyczenie w styczniu. Do tego czasu Kamil Grabara Anfield, tak jak inne stadiony, na których gra Liverpool, odwiedza w roli widza. Treningi z Roberto Firmino, Mo Salahem czy Sadio Mane już wkrótce jednak mogą zaowocować na boisku.